Powiadają, że zwycięstwo wykuwa się na kowadle honoru. Inni uważają, że zwycięstwo wymaga cierpliwości i odpowiedniej strategii. Hearthstone! Heroes of Warcraft! Witajcie z tej strony, Skorpion. Przede mną, jak i wami, perfidna potyczka. Skarb kapitana Czarnosercego. Kapitan zostawił skarby dla każdego, ale głównie dla ciebie. Co turę otwierasz skrzynię z trzema losowymi kartami i jedną bierzesz do ręki. Okej. Jakiego by tu bohatera sobie wybrać? Może niech będzie łowca. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Oby szybko i sprawnie. Nareszcie. Rexar kontra Rexar. Niech rozpoczną się łowy. Pokaż, co potrafisz. No, spróbuję. Okej, takie mamy karcioszki. Akceptuję. Aha. Dobry ruch. Dobre zadranie. Witaj, podróżniku. Co by tu wziąć? No właśnie, nie wiem. Może to. I teraz robimy tak. Myk. I myk. Krzyżyk oznacza skarb. Gotowe. No, zgadza się. Ciekawe, jaką kartę wybierze. No szybciej, gościu, nie mamy pół dnia. Krzyżyk oznacza skarb. Nie byłoby to głupie, aby wziąć to. Mek. Krzyżyk oznacza skarb. Gień, szczurze lądowy. Mek. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, nie atakując tego gościa. A właściwie tą piratkę. Gościu długo się zastanawia, jakby grał o życie. Nie zadzieraj. Aha, dobry ruch. Dobre zagranie. Co by tu wziąć? No właśnie, nie wiem. Niech będzie to. I teraz tak. Gień, szczurze lądowy. Myk. Gień, szczurze lądowy. I myk. I wystawimy sobie tą panią. Krzyżyk oznacza skarb. Gotowe. Oj, chyba to będzie długa rozgrywka. Tak coś czuję. O! No ładnie.
Farciarz. No nie. Niechcąco wziąłem tą kartę. A to nie tak miało być. No i tutaj sobie trochę to popsułem. Niech będzie tak. Muszę się jakoś bronić. Znowu mu pewnie jakaś karta przypasi. O! Krzyżyk oznacza skarb! Okej. Co my tutaj wybierzemy? No właśnie nie wiem. Może to? O nie, tak na pewno nie. Robimy tak. Spoko. No nie. Ale mnie załatwił. Trudno się mówi. No to my w ten sposób zrobimy i w twarz. Gotowe. Ale mi popsuł plan tym sekretem. Pewnie cóż. Zaraz zrobi jakiś myk. A jednak nie. Krzyżyk oznacza skarb. Jak znowu sekret. No jakby to rozegrać? To bym użył, ale niewiele mi to da. Może tak najpierw. No właśnie nie wiem. Jak to zrobić? Ryzykuję. O, może tak. No i znowu tutaj trochę skopałem. Bo on ma bardzo dużo szczęścia. Ciągle albo ma sekrety, albo jakieś inne karty. Dobre zagranie. Co za koleś? O, to by było dobre. I chyba tak też zrobię. Wszystkie przestrzenie i wymiary stają przede mną otwory. No ba. No tak, tylko że legend mi nie dodało. No ale za to jest ten koleś. Dobre zagranie. Nie wiem co zrobić, czy wyłożyć tą panią, czy... No właśnie. Muszę tak.
i w buźkę. Może uda mi się go szybciej rozwalić. Oby. Wow. No kurde, jaki farciarz totalny. Usłyszcie wezwanie Kel'Thuzada. Gość miał po prostu mega farta. Nie no, farciarz. Prostak. Może w ten sposób. No i tak to niewiele dało. Ucieka. Prosta. Poczuj mój gniew. I w gębę. No nie. Ale mogłem się tego spodziewać. Na szczęście tamtą legendę moją rozwaliłem. No nie. Dobre zagranie. Przyjąć to? Czy to? No nie wiem. Muszę to. I zrobię to samo. Tylko jemu bardziej się pofarciło. I tyle z mojej strony. Niezła potyczka. Tylko ciekawe, kto wygra? No nie. Dobre zagranie. Niezłe poświęcenie. Dobre zagranie. Skubany, no. No i przegram przez tego jednego głupiego potwora. Dobre zagranie. Chyba że uda mi się jakoś fartem wygrać. Nie wiem, co zrobić. Może w ten sposób. No. Myk. I myk. Chciałem trochę innego stwora, żeby mi dało, no ale trudno. Mówiłem, długa to rozgrywka.
Ale jeszcze może ze 3-4 tury i powinna się skończyć. Oby. Oczywiście z korzyścią dla mnie. Mam nadzieję. Jestem ostrzem bogini. Dobre zagranie. No nie, jeszcze sekretem poczęstował. Może to wygrać. Może tak. I zrobimy w ten sposób. Sprawdzę. Nie wiem, co zrobić. Muszę się pozbyć tego stwora. Bo inaczej przegram. Ekstra. Dobre zadanie. Dzięki. No i teraz ta runda będzie bardzo ważna i następna. Fuck. Dobre zagranie. Farciarz. Dzięki. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć!